tutaj mówisz, tak? Tak, tutaj. Widzicie? Patrzcie, oczkuje rybka. Nie, to ryba oczkuje. Popatrzcie, no. Popatrzcie na tą wodę. Woda jest spora, sporo dołków. O proszę, chodzi. Stara, piękna żwirownia. O, chodzi, zobacz przy wierzchu. Rybka. A chyba to wzdręga, wiecie? Tak smocha, albo okój mały. Pierwszy rzut oddany przez Sylwka. Sylwek, co masz na haku? A, wirujący. Tak, wirujący ogonek. Dobre. Dobre, to. Ładnie oczkuje. Rybka. Pięknie, to dobry znak. O, Dawid ma nowy sprzęcik, wszystko nieśmigane. O, pierwszy rzut. Na nowy zestaw. Siemaneczko, witam wszystkich na kolejnej przygodzie. Dzisiaj po długiej nieobecności jest z nami Dawid! No i witamy Sylwka. Chłopaki już łowią. Wybraliśmy się na starą, opuszczoną żwirownię. Woda jest dosyć ciekawa, bo obfituje w okonia i tego małego jest sporo, ale i też są ładniejsze sztuki. Ale na tej wodzie również można się spodziewać ładnego szczupaka. Tak naprawdę takie żwirownie potrafią zaskoczyć, bo tutaj może być dosłownie każda ryba, bo woda jest bardzo, bardzo stara. Na pewno jest starsza ode mnie. Tutaj dostałem takie tantki od braciaka i założę taką tanteczkę. Giętki to jest bardzo. Myślę, że będzie spoko dzisiaj. Bo dzisiaj stawiam na robale. Pierwszy rzucik oddany, klątwy nie ma. Faraona. Tak się będę starał. Przestać tą miejscóweczkę. Może jeszcze w międzyczasie tam pójdziemy. Tam również też są drzewa. Też takie ciekawe miejsca. Ale i też z tej wody ładne okonie wyciągałem, naprawdę. Bomba! Jest, siedzi? Tak, rozprowadzają ładnie. Tak? No pan, pod brzeg. No to czyli tu stoją, czyli to trzeba czesać. Tylko też nie to tak wiesz, na górę wyciągać. Normalnie w łapki, pokaż sobie. Tak, głęboko wciągnął. Faktycznie, nie? Ale połknął pazerniaczek, co? Pokaż go. Zobaczmy, jak ładne mają płytki. Ładnie, czerwone. Bo tu wiesz co, bo tu raków jest sporo. To pokaż go. I ładny, ładnie wybarwiony, naprawdę. Piękny, piękny. Taki pierwszy paluszek, ale już coś się dzieje, nie? To fajnie. No i taka fajna zabawa jest z takimi, co? No. No jesteśmy na miejscóweczce kolejnej. Tutaj ładnie oczkuje. I próbujemy szczęścia. Miałem już. Siedzi, miałem. Siedzi, a miałem. Tylko co? Siedzi czy miałem? Siedział i miałem. A ja też mam, tylko że węgorza... Węgorz? O, jest. Ej, mam. Jest? Chyba. Rozwijaj. Mhm. Węgorz. Bardzo duży węgorz. A nie, jest okoń też tam, zobacz, patrz. Nie. Jest, Dawid, zobacz, zrobiłeś pierwszego, zobacz. I on ci w krzaki poszedł, zobacz. Jest, dawaj go. Węgorz i okoń. No. O, Dawid, pierwsza rybka dzisiaj. Pierwsza rybka. Ładnie wybarwiony. Ładny okonek. No, dawaj. Do wora na razie, żeby nam nie odprowadziły. Masz? Ładnie. Chłopaki, wy tutaj ciechacie, ja tu o kiju. Co
to pasło. A płotka, zobacz. Zręga. Zręga. A mówiłem ci, że na spinning coś złowić. A ha, ha, pokaż. A to bardzo piękny przyłów. To śliczna zręga, no. Chciałem dzisiaj na... Ale... Chciałem na ucale, ale to białorek mam. Mam. Też zręgę. Widzisz. A, ale motyw, to zręgi tak cupią. Pięknie. Dla mnie lepsze to niż okoniak. Nie, no pewnie, bo to jest bardzo rzadki przyłów na spinning. Ale się cieszę. Staszek, okoń. No, stoi. Jest i zręgunia. Ale tak od 30 km. Piąteczka, kurde. A tu jest duża szansa. Elegancko. Czyli to one tak tutaj skubią, faktycznie. I one tutaj tak koczkują. Zdręgi na spinning. Mam jeszcze tego. Spirulino, to wiesz. Spirulino? Bombardę. Mam takie siedzi, mam. Małe klistery. Zobaczymy, co to. To jest dręga. Tym razem okonek. Ale, zobacz, znowu mi obgryzły ten. O jest. O, to jest coś większego chyba. O. No. Może szczupak. Albo ładniejszy okoń. O, ja, po prostu... Ładniejszy. Ten już ładniejszy. Ładny. Tak. Nie mamy to, Boże. Ale gruba. Ładny, no. Ładny. Mam miarkę, no to ja bym... Masz tylko jedną kotwiczkę, ten to już ładniejszy, no. Ładnie, Sylwek. Trafiliśmy na miejscówę. Dawid Mariby! Jest, YouTube. Dawidku, nawet nie czułem tego. No jest, chociaż no. Bydlaka. Bydlaka. Jest. Metrowego. Co masz? Nie wiem, ale coś mam. Okonek. Ale silny. No, ładnie. Następny. No taki maluszek, ale... Ale połknął całą. No ale cieszy, nie? Połknął. Nie zdążył cię obgryźć. No widzisz, ja miałem pecha. Każdą pod rząd mi obgryzł. A i no zobacz, nawet środka, tą tantę. Czy... Zobacz, tą tantę, ta też już obgryziona. No może być trochę... Do wora pewnie, bo żeby tutaj nam nie zepsuły tak, sytuacji. Tak, no, może być trochę za dużo, żeby wiesz, on całą ją chłonął, bo jak jest mało, no to wiesz, bez problemu całą połyka. Ja tutaj chcę zdręgę dużą złowić. Jest. Zręga. O, to jest ładne. O, jest zręga kolejna. Ja nawet nie muszę ten. Po prostu jest? Wędką. No, ja muszę po prostu machać wędką i już mam rybę. Zręga. Zręga. Kolejna zręga. To jest ładne. Ej, ale tutaj na przykład na żywca, czyli też połowić trochę. No, ciekawie by było. O. I jeden po drugim. No lekki. Tak, jest. Znowu, nie? Balona zostawił sobie. O, to chyba zręgi tam. To taki... O, siedzi. Ale mi przyfasoliło coś od razu. O, to będzie ładniejsze. O, a to już okoń. On już tak, wiesz. Ale branie. Elektrycznie ten. Nie, dodałem mi też tą. Tantkę już ci daję, Dawid. Czekaj, zwinę, co tu mam? O, ten ładny. O, to już ładny jest. To patrzcie. O, ten pasiaczek, kurczę, patrz. Sylwuś. O, tam już jest też fajny. Też takiego miałeś, nie? Konkretniaczek, ale się cieszę. Zobacz, każda ryba mi ten. Zobacz, porzucie, nie? No. Ale pięknie, panowie, pięknie. Dawid, piąteczka, kurde. Elegancja. Co masz, Sylwuś? Kolejna zdęga? A to już o. No ta chyba dzisiaj jest taka z grubsza. Może kolegę zabiorę, bo on jeszcze na przykład o koniec chyba nigdy nie złowił. Zabieraj śmiało. O, to już jest liczne. Pokaż. Do kamieni. Aj! To była. I była. I była. I była. Dawid special for you. A, danke schön. Ni. A czemu ni? A u mnie też, zobacz, to samo się wydarzyło. Obgryzli. Zmieniam taką zieloną. Dawid, a ty masz pomarańczową. Troszkę brania ustały. Dawno nie złowiłem zręgi na spinning. Fajny przyłów, nowe rozpoznanie wody. Bardzo mnie to cieszy. I to jest piękne właśnie, tak jak mówiłem, na tego typu żwirowniach wszystko się może wydarzyć. No i dalej widać właśnie, jak oczkują coraz, nie? Piękna sprawa. Cały czas coś się dzieje. I Sylwek, jak to Sylwek, cały czas testuje, kombinuje.
To spróbuję na smażaka. Ale patentami się dzieli. To się chwali. Takie malutki, maluszki biorą, jakiś się czasami większy trafi. Ale zabawa jest ekstra. Pięknie wymarwione są te ryby tutaj. Pięknie. Takie ładne czerwone płetwy. Paski wyraźne. Piękne. O i podeszły znowu, zobacz, znowu żerują. A ja chyba właśnie trafiłem na to. Znowu, no. No tak tutaj właśnie cyklicznie podchodzą. Tu raz tu, raz tutaj. No wzdręga chodzi przy powierzchni. Ja założę małą tantkę, może z dręgi będzie bardziej selektywnie się łowić. Malutka tantka biała. Siedzi. Cóż to? Mam nadzieję, że wzdręga. Nie się cieszył, ale nie. A jak? Wzdręga. Czyli jednak warto było zmienić na tantę. Wzdręga na tantkę. O jest, siedzi. Cóż to? Chyba okoń, bo tak się szarpie jak okoń. A nie, wzdręga. Kurczę, ale bierze pięknie. No dobra, wypuszczamy te ryby, które nam się tu udało złapać. Idziemy dalej na miejscóweczkę. One się zawijają. O. Opa. Ciekawe, co następne miejsce przyniesie. Gdzie nie staniemy, tam coś się dzieje. No i warto było, tu też gryzą. No i Dawid ma teraz. I sobie tak ma. Każdy to złowi. Puścić, nie puścić. Nie puści. Nie bój się. Tak wygląda poświęcenie na rybach. O koniuku zawodnika. Jeden cierpi, drugi się cieszy. Dawid co złowił? Jest! Życiówka! Metrówka! Jest! Jak jest mały, to jest duży. Na żywca by był dobry na dużego. O, fajnie. Kto pierwszy złowił szczupaka? Dawid dzisiaj, jest! Co to mówisz? Wzdręga? Ale ładna! To teraz się nie podbiera, bo tego nie chciałbym stracić. Ładna wzdręga, no. Czekaj, gdzie jest? Gdzie jest? Sztylek, synek, dawaj ją! No, sylwek. Ta ładniejsza. Aż już podbieraka, chociażby się wyszarpał, ale... Ej, ja to akurat zmierzę sobie. A zmierz. Najładniejsza dzisiaj. Ile? 27. To no tak zjeżdża, wiesz? 27 cm wzdręga. Na wahadełko. Pod fotę. Tak, pod fotę, na małe wahadełko. Pięknie. Jest i trafił się szczupaczek. Dawid, po jednym mamy. Sylwek, teraz pora na ciebie ze szczupakiem. Dobra. Idziemy.
Będzie tu jakieś miejsce dla nas? No tak. O, patrz, jak coś poszło, widzisz? Tylko ten, tylko jak fala poszła. Tam? Patrz, wir. Może karpie jakieś. Tutaj tak pieszczyście, co? No, ściśnie to jest. To co, panowie, chyba ostatnie miejsce na dzisiaj, nie? No spoko. Może tu będziesz czupać. Albo dwa. Roman, ryba, ryba. Ryba. Roman, wiecie, wiecie, Roman. O, ładnie udało się podwójny hol, szkoda, że nie nagrałem. Okonek. I... Szczupaczek. Szczupaczek. Drogi nati. No i dzisiaj pięknie nam się udało połapać, a w szczególności zaskoczyły nas miło te wzdręgi na spinning. Nigdy nie miałem takiego dnia w życiu, żebym połapał tyle wzdręg na spinning. Tutaj Sylwek tak samo, udało się Sylwkowi parę wzdręg ładnych złapać. Dawidowi niestety, ale Dawid dzisiaj jest naszym królem szczupaku. Złowił dwa pistolety. Piękna wyprawa za nami, fajnie, fajnie, naprawdę. Wzdręga, szczupak, okoń, trzy gatunki, trzy drapieżniki. Przed nami kolejne wyprawy, niedługo, niebawem, ale ważne, że Dawid powrócił. Jedziemy dalej i witamy Sylwka. Wszystkim wam życzymy nad wodą połamania!